Chciałbym mieć odpowiedź taką, która w 2013 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy zgłoszono 3171 ofert pracy. Jak to zostało wykorzystane, bo wiemy, że nie najlepiej stoimy, tam jest to prawie, że 0,5% mniejsze bezrobocie do 2,12. Natomiast pytam się, jak to zostało wykorzystane, czy z tych 3100 i coś tutaj ofert, ile podjęło pracę, bo rynek pracy jest bardzo szczupły u nas, wiadomo, czy pracownicy chcą pracować, czy im się nie podoba, czy tylko się wyrejestrować i tak dalej i odchodzić. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Radni. Faktycznie złożono ponad 3000 ofert pracy. Pośrednicy pracy kierowali na zgłoszone miejsca pracy do zatrudnienia te osoby. Większość osób podejmowało pracę. Były to miejsca pracy subsydiowane i niesubsydiowane, zarówno ze wsparciem z środków Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego, jak i też oferty bez wsparcia subsydiowanego. Czy się polepszyło? Myślę, że statystyki jasno pokazują, że w województwie kujawsko-pomorskim największy spadek zarówno stopy bezrobocia, jak i liczby osób bezrobotnych nastąpił właśnie w mieście Grudziądz.